i te smoki będzie można wrzucać na 30-40 sekundę. Tak okazuje się, że trzeba z nich wrzucać dużo wcześniej. I Snax, który wiemy, że no lubi zachodzić się akcją od pleców. Sam Snax chyba też? Cześć, witajcie moi drodzy, w dzisiejszym materiale przedstawię wam film, kiedy Virtus Pro wraca do formy w CSGO. A ty, pomóż mi wbić pod tym wideo 1500 łapek w górę, to we wtorek wrzucę kolejny film. I jak to zwykle bywa, do wygrania z kosa nóż falcią śnieć Minimalware. I aby wygrać, trzeba subskrybować kanał razem z dzwoneczkiem, zostawić łapkę w górę pod tym materiałem, polajkować mój fanpage, zapolować mnie na Instagramie oraz napisać komentarz z godziną, o której widzisz ten film. Napisz w komentarzu, co sądzisz o formie Virtusu w CSGO, a ja przypnę serduszko. I dodatkowo, każda łapka to jeden grosz na cel charytatywny, także like. Dziękujcie, miłego oglądania i siema. Ezy.com. Z moim kodem Enzo dostajesz darmowy hajs na skrzynki czy ulepszenie skina. Wiele opcji depozytu. Dodatkowo przy wpłacie dostajesz do 15% więcej. Wbijajcie, ref link w opisie. Kills coming through, it's a man advantage there for Gambit, but pull back, Snatchy arrives to the party. He's got himself a kill with the AWP and the bomb is on the floor. 22 seconds left and Gambit need to get across to that bomb site. It's going to be incredibly difficult having Tau and Snatchy just waiting inside of the connector together. Bomb will get planted if Bondic will confirm so, and the bomb is actually planted for Ivy. There's a player already in there, so this retake may be difficult for Virtus Pro, but definitely possible. They've got utility to make it work. Ooh, Snatchy gets the wallbang over towards Dozier and he follows it up with the second. Beautifully done by Snatchy in the retake. Кстати, неплохая идея, откидывает две флешки, тут максимально пытается разыграть фейк, при этом понимает, где оппонент, еще и красный забирает своего, визави, и тут выход на единичку. Чекают, вот это да, и не забрали игрока с бомбой, какая жесть происходит, бомб has been planted, Дев знает, что здесь один, Тлау далеко, но не справляется с Миху. Ай-яй-яй-яй, как же царский, как же ювелирно красиво разыграли Virtus.pro. И Туау красный вообще, ну не то чтобы там без шансов, ну немного шансов у него было убить оппонента, который находится под коврами. И он сделал это. Вообще четко знал. И опорник на Б ошибся, и киндер тоже, да, вроде казалось бы. Позиция была под Б коврами, то есть, ну вот. Вот здесь вот, где сидит. Нужно было убить одного игрока, который с бомбой, да, упал, и этого все. Бы хватило, хотя, ну не знаю. Там сразу хелпа была от дефа, и уже было бы гораздо проще. И 10-2. Опять ресет. Мэнни в апдауне, просматривается выход на плен с плитом. Ну и вот он, собственно, проходит. Через здесь отличная стрельба от Миху, тут же размен. Отличный минус, 5 арморов в атаке, 2 набора в защите у Virtus.pro. 2 флешки диффуза, смоук, клэш и хаешка у Снакса. Хороший размен. Здесь заходит дальше в плент. Оптики играют в Яли на размене. В итоге 3 в 2 ситуация и 1 в 3 для Кейджун Би, парня, который проспал. И те смоки будет можно вырезать на 30-40 секунды. Так оказывается, что нужно из них дуже вчесні. И Снакс, который, вемы, же, ну, любит заходить акцию от плеców. Сам Снакс, хиба, теж полює на здобытие элиминации при помощи ножа. До того еще подниесена бронь. Еще хед. Main aim here. Get a bomb plant. That's what they need over on the T side. A bit of extra money. They'll be able to buy into the next, but they want an AWP, they want extra utility. They need to get themselves a plant. However, this has just turned into shooting practice for Snatchy. Yet to even see his AWP yet, but he's still firing off. Definitely the highlight of the previous Virtus Pro roster that we saw. Jakieś problemy mocniejszego wyżej na razie jednak są minimalne, nawet nie minimalne problemy Polaków, bo to jest 4 na 2, no ale jest Snatchy, wiemy, że on potrafi. Do tego jeszcze jakaś może próba mocniejszego wychylenia. Nikt nie kryje bomby! Nie udało się podłożyć bomby, a Fraxters nie ma czasu. Polacy tą rundę muszą wygrać. Ależ ogromny błąd Fraxters w tej rundzie. Snatchy zostaje bohaterem. Co się w tym meczu dzieje? Virtus.pro zgarnia 15 punkt. Jakim cudem, ja się pytam? Udało się złapać Nodiosa pod drewnem, no ale biały. Ten widzimy, że cały czas jest wcelowany w domku. Dobry granat błyskowy. Fenomenalna pestka od białego. I Polacy są w stanie to jeszcze wszystko uratować. A szczególnie biały, bo to jest już wyrównanie 2 na 2. No ale Snatchy jest mocno skanowany, ma spore problemy Polak. Na szczęście jednak udało mu się jakoś przeżyć. No ale zostaje biały, czy on będzie bohaterem tej rundy, bo na to nam się zanosi. Kolejny frag zdobyty, 1 na 1, biały kontra Lomę. Biały już ze zdobytymi 3 fragami i namierzony też Lomę. Biały zdobywa 4 fragi i po raz kolejny Virtus.pro. Na razie jednak czas na walkę z Hiszpanami, z ekipą Movistar Riders. No jeżeli chodzi o Polaków, ci przegrali rundę nożą, stąd trzeba rozpoczynać w CT. I biały na swojej pozycji już zdobywa 1 fraga. No wiemy doskonale, że Polak uwielbia w tym miejscu grać. 3 fragi zdobyte, Michu do pomocy, zostaje tylko Mixwell. No ten jeszcze obija białego. No ale Michu, widzimy, że wychodzi. Polacy świetnie sobie pod tym bombsite'em poradzili. Nawet
nie dali okazji. Dlatego też widzimy, że Snatch jest już gotowy od wentylacji. Ale na razie sam akurat Snatch potrzebny nie jest, bo to Snacks łapie tego fraga. Do tego jakaś próba wyjścia po fleszu. Snatch im idealny moment na wychylenie. No i widzimy, w jaki sposób Virtus Pro teraz dominuje swojego rywala. Zostaje tylko Lowell. Sam na pięciu. No w poprzedniej rundzie był sam na dwóch i nie sprostał zadania, ale to oczywiście dlatego, że miał bardzo mało HP, no ale teraz jednak samemu na pięciu będzie zdecydowanie trudno. No widzimy doskonale, że Snatch sobie z nim radzi, trzy fragi zdobyte, sprawnie się rewanżuje, no naprawdę dynamiczna runda w wykonaniu i jednych i drugich. Logan jednak jest już na plecach, sama bomba też nie jest podkładana na widok i to oczywiście pozwoli Snatchowi dosyć długo przeżyć. Ten jednak myślałem, że stanie w BS-ie, chciał się ewakuować, Snatch jeden na jednego, on kontra Logan. No i pytanie, kto tą rundę wykończy? Na razie jednak mamy trochę wymian, no Snatch jest gotowy w BS-ie. Namierza Logana, fenomenalny strzał z wyskoku. Sytuacja nam się wyrównała dwóch na dwóch, ale to pytanie, w którym miejscu jest? No jednak był bardzo mocno otwarty na kontakt rywala i w tym momencie Snacks no musi sobie poradzić. Zobaczmy też, jak podłożona jest bomba ta. Widzimy, że na widok i na maina. I myślałem, że nasz wiele, nasz jednak nie do końca. Tak, zobaczmy, że ma tent. On myśli, że Snacks jest w BS-ie. Teraz Snacks, przedostając się do maina, może ograć w bardzo prosty sposób rywali. Pytanie, no właśnie, czy LDLC zdąży, bo oni przecież nie mają tego defa. Snacks to wykorzystuje, dopiero teraz poleciał smoke. Świetny skan ze strony Snacksa i Virtus Pro taką rundę wygrywa. 2-4. Do tego jeszcze Logan, przygotowany od długiej. To jest świetna zmyłka, korzystająca z dwóch pozycji naraz, ale Michu na to nie daje się złapać. Też zobaczmy, że Virtus Pro w żaden sposób nie rotuje w tym spotkaniu. Snacks akurat niecelnie, ale pozycja Tao jest niesprawdzona. Tao może za moment wyniszczyć rywala. Trzy fragi zdobyte i zostaje tylko dewodówek. I w ten sposób możliwe, że Virtus Pro za moment zakończy to No może podjąć decyzję o ataku pod któryś BS. Już doskonale widzimy, że to będzie wejście pod bombsite. Będę dole, czeka snajper. Ależ to była pestka od Snacksa. Sirson nawet nie zdążył zareagować. I kto wie, czy ta akcja Polaka za moment nie zakończy się w końcu zwycięską rundą. Pytanie, czy Biał został zauważony? Nie, nie został. Do tego jeszcze Snacks łapie eliminację i Polacy próbują odzyskać kontrolę. Brawo Biały, złapany Denis. I już z tej przewagi Sprout nic nie zostało. To jest w tym momencie 2-3, a Biały nie ma zamiaru zwalniać tempa. Zostaje tylko Faven i Sprout, mimo dobrego początku, miało problem w postaci odpuszczonego dworu. Biały zachodzi akcję od pleców, trzy fragi zdobyte. No jak wcześniej Snacks, widać, że jednak to ci najbardziej na razie ma jakąś eksplozję przy drzwiach, ale Biały mimo to zdobywa eliminację. Sprout i tak nie chce rezygnować z tego pomysłu. Snacks, czy on przypadkiem nie jest przygotowany z nożem? Dokładnie tak, Biały do tego jeszcze dokłada eliminację. Cztery fragi od Polaka. Zostaje tylko Sirson. 1-5. Za moment Polacy mogą wejść na samego Jerry'ego. Jeżeli poleci dobry flash od Tao, to jest nawet szansa na wygranie rundy. Przypominam, bombsite B jest bardzo trudny do odbijania. Ależ decyzja Force fatalna w tym momencie. Świetny flash. Jerry wstrząsowany. Ależ oberwał. Flit dopiero teraz rotuje. No. Są kamizelki, podniesiona lepsza broń. Nic, tylko wygrać rundę. Zobaczymy, jak to wszystko potoczy się dalej. Ale naprawdę VP ma realne szanse, żeby to zgarnąć. To by było coś. Niestety jednak Snatch wchodzi pod celownik rywalowi. No też. Lekkie kłopoty, ale Almazer jeszcze większy i Biały jest przygotowany na drugiego. To jest oczywiście pułapka na tym zawodniku. No ale Snacks nie daje rady. Biały jeszcze odcięty, sam Michu zostaje w tym miejscu. Jak długo przeżyje Michu? Niestety nie za długo. Facerak jednak nie ma czasu i Virtus Pro wygrywa tą rundę, bo gdzieś tam spalił się Power. Nocy, że ta przewaga broni musi być wykorzystana, chociaż i Michu i Biały jeszcze postawili opór. Snatch się przyłączył i to jest sytuacja 2-1. Michu z podniesionym karabinem, to się jeszcze może udać. Michu, wierzymy w ciebie. Michu kontra Husar. 1-1. Michu! Ależ piękne strzały, Michał! No nie poznaję kolegi! Widzieliście tę pesteczkę? Jeszcze liczymy na dobry atak Polaków. A teraz zupełnie coś innego. Teraz przyspieszone podejście od domku. Biały pod drewnem. Snacks już ma informację i to jest pierwszy celny strzał od Snacksa. Jest kolejny. Biały również z fragiem i Snacks po raz kolejny w tej rundzie. I wszystko kończy Snacks. Cztery zdobyte fragi, ale trzeba przyznać, że rywale
chcieli zaskoczyć, była ta informacja, biały słyszał, że coś tam się dzieje, nie poleciały żadne granaty na Snaxa. Oczywiście to też jest ważne, żeby wykorzystywać bombę. Ten musi sprawdzić ten domek, tymczasem Snax z kolejnym fragiem. Czechol zaskoczony, więc to wygląda naprawdę nieźle. Dwóch na dwóch, ale Fire już bardzo blisko. Fire także dorzucony na dżunglę. Snatch kładzie bombę na widoku i ta bomba niestety nie zostaje podłożona. 10 sekund dla Tao, jeden frag. Tao, przecież Fire jest na schodach. Jeszcze 5 sekund, jeszcze Tao to może zrobić. I Tao daje sobie radę. Wielkie brawa dla niego, to jest koniec tego spotkania. To może być niespodzianka, ale z drugiej strony bez zamknięcia bombsite'u. Może być problem, żeby w ogóle wejść na ten BS. Snax, dobrze wcelowany. Zobaczmy, ile fragów wyciągnie, jak teraz się trafiony Tecek. Ale Snax nie jest na tym bombsite sam. Snax i Michu, doskonała zagrywka. I Zakoborz już tylko wydwójkę. Snax znowu się wychyla. Na razie dwa celne strzały. Teraz jest ten trzeci od Snaxa. I jeszcze próbował, jeszcze chciał. Ale Patitek z rewanżem, chociaż Michu na posterunku. I Virtus Pro. Biały chowa się gdzieś w tym smoku. W międzyczasie Michu, oj, no nie, nie będzie żadną niespodzianką, za to Virtus Pro podsadza się pod bombsite'em. Bomba jeszcze nie podłożona, za chwilę może jakaś kolejna podsadzka. Na razie Snax, oj, on tam podejrzewa, Snax, świetny strzał. I przewaga jest po stronie antyterrorystów. Znowu jednak bez defa, ale jest czym walczyć i jest czym odbijać. Tecek wyrównuje, ale musi uważać, bo pod bombsite'em cały czas dwójka przeciwników. Snax za chwilę będzie chciał pomóc od galerii. Mati chowa się jak najdłużej, Mati teraz tarapato, oj, kłopoty Matiego! W końcu jednak dwa flagi dla zawodników Izakobors i Snax już tego nie odbije. Tutaj już nie będzie żadnej szansy dla snajpera Virtus Pro, ale naprawdę w pewnym momencie to wyglądało bardzo. Izakobors ma przewagę jednego zawodnika, ale Snax wykorzystał ten moment. Akurat znikał smoke, jest wyrównanie, jest dwóch na dwóch. Virtus Pro rozdzielone, Michu od tunelu, od środka Snax, a ten jeszcze posiada sporo granatów. Zobaczmy na pozycji Izakobors, Patitek wcelowane w okienko, Mati wcelowane w bramę, ale za chwilę ktoś też się będzie musiał zająć tunelem. Michu już wychylony, Mati obrywa od pleców i Michu po raz drugi w tej rundzie jest zestaw do rozbrojania, więc na pewno ta bomba będzie rozbrojona. Na bananie będzie groźnie, tutaj podchodzą terroryści, schowany jeszcze za cementem jest jeden z naszych. Snax przed szansą, ale cały czas myli się Janusz, a tymczasem Biały zdobywa entry fragę dla nas. No i teraz będzie gorąco, Michu namierzony, zdaje się, Michu z jednym, drugim, Michu! Co? Ale Michu! Niewiarygodne! 1-0 dla Virtus Pro! Jak? 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 Oj, pokazał Michu, że to, co robił na terenie, to nie było. Się szuka Polaków. Michu tylko sprawdza, ale nie ma co się strzelać. Oj, teraz Michu nie daje rady. I Sotwik wie, zna pozycję Białego. Pytanie, czy Biały da radę? Podskok, Kelly Style, Biały, czy jeszcze raz? Tak jest! Udało się, no niestety ta kamera nam się przełączyła, ale Biały na raty, bo na raty, jak pralkę, jak mikrofalówkę. Wziął, w każdym razie wykończył tę rundę Biały i brawa dla niego, bo nie dość, że Biały na samym końcu zdobył tego ważnego fraga, to przecież Biały jeszcze zdobędzie tego pierwszego fraga, ale jak na razie Snatch nie daje rady, świetny Team Spirit. Michu z jedną eliminacją, ale to jest jeszcze za mało, od środka Biały. Dwóch na trzech, Biały, kłopoty, ale w końcu fraguje, chociaż jeszcze obijany przez zawodnika z podbombsite'u A. Na szczęście jednak Michu nie zawodzi i Sotwik. Ten wie, że Biały czai się gdzieś tutaj bardzo blisko, chociaż nie, nie sprawdza tej pozycji. Biały 3 fragi, Michu 2 fragi i to właśnie ten duet wygrywa drugą rundę dla Virtus Pro. Sporo zamieszania, ale bo ten na razie nie zadaje żadnych obrażeń i Sotwik, od niego może to wszystko zależeć. Po cichutku Polacy i to jest niespodzianka dla zawodnika Spirit. Disbalance już nie bardzo wie, co ma zrobić, chociaż Chopper jeszcze mu pomoże. Od razu jest wyrównanie, 4 na 4, Disbalance, smoke pod siebie, ale Biały nic sobie z tego nie robi. To już drugi frag zdobyty przez polskiego zawodnika, ale Sonda Young celowany, Chopper bardzo blisko, ale Sonda Young chce to załatwić sam, chociaż Biały rewelacyjnie to rozgrywa. I niczym Niko z Face wczoraj, od razu zmiana na snajperkę i Biały zdobywa Ace'a! To on wygrywa tę rundę w pojedynkę. Wielkie, wielkie braci. Zrobił swoje. I teraz runda Echo po stronie Chaos. Tao, 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 Tao. Bardzo ładne full auto od niego na środku. I Gustafsson pozostaje nie wyposażenie. I to będzie szybkie wejście na bombsite B. Tutaj jednak jest Snax. Bombsite również Michu. I na razie to Polacy z dwoma zdobytymi fragami. Teraz jeszcze raz Snax. Dopiero odpowiada relaksa. Ale zawodnik z kałasznikowym ma tylko 3 punkty zdrowia. Za to Snax radzi sobie doskonale. I to właśnie Snaxior zdobywa 4. fraga w tej rundzie. Rush na bombsite B. Nieudany.